się poprawia. Możecie poprawić. Natalia Sitarska i Łukasz Smoliński. Prowadzimy bloga tasteaway.pl. Można powiedzieć, że taki pomysł, żeby w ogóle zacząć prowadzić bloga, wziął się od tego, że no, dużo podróżowaliśmy, dużo jedliśmy, chcieliśmy to jakoś połączyć i takim impulsem do tego była podróż, którą wyruszyliśmy, jak nasz synek miał 2,5 miesiąca i robiąc, można powiedzieć, takie koło przez Niemcy, Belgię, północ Francji, północ Hiszpanii, Portugalię i wracając potem południem. Przejechaliśmy 10 tysięcy kilometrów, odwiedziliśmy właśnie wiele miejsc, wiele restauracji, mieliśmy wiele takich wrażeń, można powiedzieć, i podróżniczych, i smakowych. I tak powstał nasz, można powiedzieć, pierwszy blog Widelcem przez świat. Przy czym to był taki blog bardzo amatorski, no jakiś tam zwykły szablon. I w zasadzie taka decyzja zapadła chyba w Tajlandii, jak byliśmy w 2012 roku. Zwłaszcza, że właśnie też te posty z Tajlandii były takie mocno czytane, zwłaszcza też właśnie porady, jak z tym dzieckiem do Tajlandii, że to w ogóle możliwe. I w kwietniu 2013 zadebiutował już Tasteaway. Jeżeli chodzi o to, o czym piszemy, no to, to są podróże. Podróże z dziećmi, ale też recenzujemy restauracje, piszemy o przewodnikach kulinarnych po danym regionie, czy nawet mieście. Można powiedzieć, że ten nasz styl podróżowania się trochę różni od tego, co zwykle robią podróżnicy, plecak, jakaś długa wędrówka. My, że tak powiem, można powiedzieć, że łączymy podróżowanie, oglądanie jakichś miejsc, poznawanie z jakimś tam stopniem wygody. Lubimy dobre hotele, lubimy dobre restauracje. Nie odcinamy się oczywiście też na przykład od jedzenia na ulicach, ale lubimy też chodzić do restauracji z gwiazdką Michelin i nigdy tego, można powiedzieć, nie ukrywaliśmy. Podróżowaliśmy przed Poznaniem się, ale to nie były podróże z taką intensywnością jak po Poznaniu. To też się zbiegło z poprawą naszej sytuacji finansowej i z takim wzrostem. No, ale myślę, że też ze znalezieniem osoby, która też chce podróżować, bo chyba we wcześniejszych związkach, że tak powiem, bo byliśmy mocno ograniczeni. Ja jestem współwłaścicielem brytyjskiej sieci Bubble Lodge w Polsce i otworzyliśmy niedawno taką małą sieć, można powiedzieć, luksusowych cukierni w stylu francuskim, DSEO. A ja jestem generalnie z zawodu socjologiem i badaczem rynku i od 2012 roku ze swoim wspólnikiem prowadzimy swoją firmę badawczą BrainLab. Jak blog łączymy z pracą zawodową? Na pewno nie jest łatwo łączyć dwa zajęcia, bo my jednak dosyć dużo spędzamy czasu w podróżach, bo w zeszłym roku spędziliśmy około 130 dni. Wymaga to przede wszystkim świetnej organizacji. Wymaga to na pewno dużo czasu spędzonego również w czasie naszych podróży na mailach i na takiej pracy, którą zostawiamy w Polsce, ale jakoś nasz przykład pokazuje, że można się rozwijać równie dynamicznie zawodowo, jak i blogowo. Chcemy pisać do takich osób jak my po części, tak? Czyli osób, które chcą podróżować, lubią to, chcą dobrze zjeść. Jeżeli chodzi o tą misję, no to myślę, że na pewno misją no to są te podróże z dzieckiem, tak? Pokazywanie tego, że z dzieckiem też można i my tak naprawdę często rzeczywiście dostajemy takie maile, dziękczynne, dziękujemy, zdecydowaliśmy się, dzięki Wam, chociaż wszyscy mówili, żeby nie jechać, żeśmy się zdecydowali i było super. Z drugiej strony to od tej części jak gdyby kulinarnej taką naszą misją jest też pokazywanie miejsc, które są warte odwiedzenia. W szczególności tej kuchni, która jest przeciętnemu Europejczykowi no, dalsza. Myślę, że przede wszystkim podróże otwierają oczy. Myślę, że uczą tolerancji, jakiejś takiej właśnie otwartości na inność i myślę, że to jest też bardzo istotne w przypadku osób, które tak jak my podróżują ze swoim dzieckiem czy dziećmi, tak? Że te dzieci będą miały, mam nadzieję, zupełnie inne podejście w przyszłości właśnie do odmienności.
Mi z kolei, poza tym, co Natalia powiedziała, podróże dają taką możliwość nabrania dystansu do życia, w którym żyję na co dzień. I takie wyjście z tego swojego życia poprzez dłuższą podróż daje nam taką możliwość spojrzenia i zweryfikowania tego, w jaki sposób żyję. Czy na pewno żyję w taki sposób, w który chciałbym żyć? Czy problemy, które posiadam, są rzeczywiście problemami, którymi warto się zamartwiać? I tak można, gdyby tą myśl pociągnąć na wiele obszarów takiego codziennego funkcjonowania. Thank you.